Tak, to prawda. Okrzesik mnie pozwała i Benia. Dlatego wczoraj ją przeprosiłem. A tak serio, kto z was uwierzył w te moje przeprosiny? Przecież to jebało ściemą na kilometr. Ale zacznijmy od początku, gdyż sprawa naprawdę jest ciekawa. Pani prawnik odezwała się do mnie na Instagramie i chyba do Benia też, co już zbudziło moje podejrzenia. Ale najlepsze zostawię na koniec. Wpierw ode mnie zażądała 10 tysięcy zadośćuczynienia. Wszystko fajnie, gdyby nie fakt, że dziewczyna nie jest prawnikiem. Co więcej, ona nawet udawać nie potrafiła. Podczas rozmowy telefonicznej sprzedała mi informację, kto niby miał zeznawać. Oczywiście nawet nie znała prawdziwych imion, tylko podała te serialu. Niby zeznawać miały Anka z Małgosią, że niby miała tam jakiegoś prawnika, który miał mnie zniszczyć. No ale zapoznaniu się sprawą ją olał, no w sumie się nie dziwię. Serio było tego masę. Później nagle zmieniła kwotę do 80 tysięcy złotych. Niby też okrzesik podpisała dożywotnie pełnomocnictwo. Wtedy już wiedziałem na 100% z kim mam do czynienia i zacząłem partię szachów. Z TikToka panienki okrzesik dowiedziałem się, jak płakać, więc rozpłakałem się na zawołanie. Ona, że jak usunę filmy i oficjalnie przeproszę, to załatwi sprawę polubownie. Ja oczywiście zgodziłem się na wszystko. Nawet podsunąłem pomysł, że mogę przestać nagrywać o serialu. Oczywiście chyciła haczyk. Zacząłem sobie szukać informacji na temat tej prawniczki i okazało się, że jest aktorką. Nie dość tego, to jeszcze lubi sobie baknąć. Prawnik pełną gębą. Palestra ucieszy się na widok tego zdjęcia. Okrzesik jest tak nieudolna, że serio myślała, i się nikt nie domyśli. Ty masz do czynienia z osobą inteligentną, a nie błaznem. Za co Benia chciałaś pozwać? Za pisanie ze mną? Jak na razie to ty ciągle gadasz o nim, a nie on o tobie. A propos, jak już kogoś bierzesz do udawania, to przynajmniej poproś o lepszy research. Bo od kiedy prawnik kontaktuje się na Instagramie? Przecież wpierw wysyła pismo o zaprzestanie, a w ostateczności kieruje sprawę do sądu. Od kiedy też sprzedaje informacje o świadkach? Podaje info, gdzie niby będzie rozprawa. Choć wiadomo, że zależy to od mojego miejsca zamieszkania. Są od tego odstępstwa, ale my na szczęście dzieci nie mamy. Nagle po moich przeprosinach poprawił ci się humor i czuję się bezpieczna. Pewnie teraz nie jest już ci tak do śmiechu, co? Za co chciałaś mnie pozwać? Za prawdę? Masz OnlyFansa? Masz. Reklamowałaś, kam reklamowałaś. Co robisz na planie, wiesz doskonale. I mam na to dowody oraz świadków. Nękanie, zniesławienie? Proszę cię. Gdybym nie miał dowodów, to siedziałbym cicho. Ale są na każdym filmie. Jedynie co z siebie zrobiłaś, to pośmiewisko. Podobno tak chciałaś wiedzieć. Czemu ci to zrobiłem? Chodzi tylko i wyłącznie o prawdę, którą omijasz szerokim łukiem. Nawet swoich obserwatorów nie potrafisz przeprosić. A widzisz, jest między nami taka różnica. Bo ja potrafię to zrobić i ci to kurwa udowodniłem. A teraz czekam na prawdziwy pozew. Tylko się nie zdziw, że każdy cię oleje. Bo za prawdę nie skazują ludzi. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu przepraszam, a przypnę ci serduszko. I daj koniecznie znać w komentarzu. Czy odwiedzisz nas w więzieniu? I'm not the only one.